To, co pan mówi, jest nie tylko niemądre, ale to jest też szkodliwe. Gdy już się spierasz ze mną i zarzuty mi robisz, to się, kurde, trzymaj faktów. Wiedziałem, że nie będzie taryfy ulgowej. Jak nie jesteś po mojej stronie, to jesteś zaraz przeciwko mnie. Dlaczego ja zabieram głos, że bronię telewizji reżimowej? 51% szło, a 49% miało w pompie to, żeby pójść na wybory. Im dalej na wschód, tym łatwiej ludzie lojalność rozumieją jako włażenie do tyłka. To jest uwłaczające inteligencji widzów. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Tomasz Kamel, jeden z najpopularniejszych prezenterów telewizyjnych w Polsce. Dziennikarz, trener, założyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor książek Moc w gębie, Dogadajmy się oraz Jak występować publicznie nie tylko w telewizji. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a przed Wami człowiek, którego na pewno znacie, z którym na pewno spotkaliście się nieraz. Człowiek, o którym być może nie wiecie, że bardzo często występuje z tuńczykiem na scenie. Tomasz Kamel. Tak jest, dzień dobry, dziękuję Ci bardzo serdecznie, tak oficjalnie, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło jest. Super, że się udało, widzę, że się dobrałeś kolorystycznie. Właśnie tak, kurczę, chyba dobrałem się, nie pomyślałem, żeby się jakoś wyróżnić. A teraz jest taka moda w Stanach właśnie, taka podcasty właśnie takie przyciemnione i twarz podświetlona, to jest właśnie super, tak buduje profesjonalizm. A to widzisz jednak dobrze. Jeszcze wiesz, będzie biżuteria wyeksponowana, gadżety, proszę. No jedziemy. Dobra, zanim przejdziemy do technikaliów, ponieważ będziemy na pewno mówić o tym, jak występować publicznie, jak to robić dobrze, jak to robić profesjonalnie, to ja chciałbym zacząć od komplementu, ale nie przygotowanego na tę okazję, że powiem mu komplement, bo będzie fajnie, tylko dlatego, że on mi chodzi po głowie po prostu. Mi naprawdę chodzi po głowie, że twój występ w Hyde Parku był najbardziej profesjonalnym występem w Hyde Parku, jaki ja widziałem w historii tego programu, a widziałem dużo odcinków. I to, jak można nie dać się zapędzić w kozi róg, nie dać się ponieść emocją, podczas gdy druga strona, czy trzecia często w postaci dzwoniącego chciałaby tego, to jest super. I to jest naprawdę taka umiejętność, że aż siedziałem i zazdrościłem, że kurczę, no jak ja bym taki telefon odebrał, że wszyscy wiemy, że to tam ściema, coś tam, to żyłka by mi tak ten delikatnie wyskoczyła, a tu proszę, uśmiech, radość i jedziemy z koksem. Więc ja może zacznę dziękuję. Od tego. Bardzo dziękuję. No słucham. Jak to zrobić? Bo to jest program, w którym jest dużo pytań typu jak to zrobić, żeby emocje nas nie poniosły wtedy, kiedy mogłyby? Zacznę od rzeczy najważniejszej, która tam okazała się być absolutnie potwierdzona w faktach. Kiedy masz duże wystąpienie publiczne, ty też czasami pewnie stoisz gdzieś przed ludźmi i mówisz o różnych ważnych rzeczach. Przygotowujesz się? No, przygotowujesz. No, i próbujesz sobie to powiedzieć, siedząc samemu gdzieś w pokoju przy biurku, przeklikujesz slajdy albo sobie tak mówisz to? Tak. No. I wielu ludzi myśli, że to się robi przede wszystkim po to, żeby się nauczyć na pamięć mniej lub bardziej tego, co po czym następuje i co ja chcę powiedzieć, jakich słów mam użyć. A ja uważam, że to jest owszem bardzo ważne, ale że próbuje się przede wszystkim po to, żeby wypracować w sobie właściwe nastawienie, czyli ten attitude. Bez tego ani rusz. I jak mówisz, że w Hyde Parku dobrze poszło, ja wiedziałem, do kogo ja idę. Zresztą sam chciałem, żeby to Krzysiek był moim rozmówcą, bo jego znam najmniej ze wszystkich chłopaków, a poza tym podoba mi się jego szorstkość zmieszana z autoironią, czyli wiedziałem, że nie będzie taryfy ulgowej. I gdy myślałem o tym występie, jak to ma wyglądać, jak ja mam to otworzyć, jak on to zacznie robić, o czym my tam będziemy rozmawiać, jakie mogą być potencjalne pytania, to nie tylko wymyślałem sobie te odpowiedzi, ale i też wymyślałem sobie i ćwiczyłem mój attitude, moje nastawienie. I wypracowywałem sobie, jak ja mogę się tam wtedy czuć. Zakładałem, co poczuję, kiedy on mi powie to, kiedy poruszy tamten wątek, jak będę się zachowywał, kiedy pojawią się telefony. Po prostu myślałem o nastawieniu. I to jest w wystąpieniach publicznych naprawdę równie ważne jak zawartość. Od tego trzeba zaczynać. Po to się robi próby, żeby wykształcić właściwe nastawienie. I ja myślę, że to mi bardzo pomogło, kiedy tak rozmyślałem sobie. Pamiętam, jechaliśmy z moją dziewczyną gdzieś bardzo daleko, do Koszalina jechaliśmy. I mówię, Kama, bądź podła.
bądź teraz dociekliwa, po prostu czepiaj się, ciśnij mnie ile wlezie. I ja, ponieważ jest inteligentną, błyskotliwą kobietą, no to szybko mi rzucała jednym, drugim, trzecim trudnym pytaniem. I ja zauważyłem, że z merytoryczną odpowiedzią nie mam w ogóle żadnych problemów, ale muszę się upewnić, czy moje nastawienie w tym wszystkim będzie właściwe. Czy będę odpowiednio skupiony na tym, żeby rzeczy nie brać do siebie, żeby mówić tylko o faktach, jaką mogę mieć minę. I to naprawdę pomogło. Mhm. I to nas prowadzi do sztuki prowadzenia sporów, o której też często, tak, której temat też często poruszasz w różnych rozmowach. Mhm. No bo mówisz, że Polacy sporów wspierać się nie potrafią. Tak, bo mamy problem, który polega na tym, że jak nie jesteś po mojej stronie, to jesteś zaraz przeciwko mnie. I głupi. Tak, i głupi, że jesteś tak. I złamas, i nie ma tego środka. A ja uważam, że spierać się można pięknie i koegzystować, nawet jeśli ma się skrajnie różne zdanie. Mhm. No to jakbyś to zrobił? Bo to mnie ciekawi, taki przykład jakiś praktyczny, wymyślając tu na szybko jakaś kwestia sporna. Wpadasz na imprezę i są tam dwie osoby na razie tylko, bo się dopiero zaczyna. No i toczy się rozmowa już na jakiś trudny temat. Na przykład, nie wiem, aborcja, szczepienia i tam. I geje. Są to geje, tak. I trafiły się akurat osoby skrajne, o co w zasadzie nie trudno. No więc no nie są to osoby, które merytorycznie jakoś chciałyby tutaj specjalnie się dogadać, no i wpadasz tam i słyszysz, tak? I ten jeden mówi, że każdy, kto nie toleruje gejów, jest po prostu tragiczny, beznadziejny, jest idiotą, jest zacofany. W ogóle ta Polska średniowiecze. A ten drugi mówi właśnie wręcz przeciwnie. Wyprali ci mózg, bo oni teraz przejmują świat i to jest ideologia. I ty na taką rozmowę wpadasz, już słysząc, że jest niedobrze. No ale dajmy na to, że chcesz z tymi ludźmi mieć kontakt, a nie uciec, albo nie ma takiej możliwości. No i co? No i co teraz robić, żeby zaraz nie było wojny? A w ogóle to proszę mi powiedzieć, jak wy pieczecie tego łososia, to w folii z cytryną, czy tylko trząski wykładacie? Okej. No i już zaczyna być wesoło, bo każdy, nawet wkurzony, zareaguje tak jak ty. Ale jeżeli oni dalej chcą cisnąć, jeżeli ta aborcyjno-światopoglądowa jakakolwiek dyskusja toczy się dalej, to wiesz, co ja robię w takich momentach? Ustalmy fakty. Fakty są takie, że żyjemy w demokratycznym kraju, w którym prawo do koegzystowania mają i jedni, i drudzy. Zamiast się nawzajem przekonywać, chociaż wiadomo, że się nie przekonacie, może byśmy pogadali, co zrobić, żeby jednak można było współegzystować normalnie. I wydaje mi się, że to jest bardziej zajmujący temat. Ty masz swoje zdanie, ty masz swoje zdanie. To pokombinujmy, jak my możemy, nie ścierając się, tylko współżyjąc ze sobą, współistniejąc, jednak w tym kraju mieć jakikolwiek komfort. Macie pomysł? No i nie myślą, no. Okej, no to teraz dla naszego widza, który być może ma jakiś wgląd w siebie. Ja na przykład taki wgląd mam i tak zawsze sobie, zwłaszcza ten hate park z tobą dał mi tak do myślenia, że i to mnie nawet zbiło z pantałyku, jak przed programem mi powiedzieli, że czasem oglądasz mój program. No oglądam. Co mi schlebia oczywiście, ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurczę, no, że taki profesjonalista, co go tam nie zajadą żadnym tematem i mówi o spieraniu się. I spotkał się z moim programem, w którym, no nie ukrywam, że czasem po nagraniu zastanawiam się, że pewne rzeczy powiedziałem może za mocno, zbyt dosadnie, zbyt brutalnie i zbyt jednostronnie, no bo czasem tak bywa. Więc dajmy na to, że są tacy ludzie, którzy mają wgląd w siebie i chcieliby coś zmienić, na co mają zwrócić uwagę, żeby głosić swoje przekonania, czy w rozmowie, czy w przemowie, w sposób nieurażający, nieatakujący, nie zaczepno-obronny. Przede wszystkim zacząć od tego, żeby mówić o faktach, ale trzymać się absolutnie faktów. Niedawno znowu byłem gdzieś osią jakiejś takiej dyskusji w związku z tym, że pracuję w telewizji publicznej i w związku z tym, że na koncercie sylwestrowym u nas wystąpili Black Eyed Peas i mieli, wiesz, opaski tęczowe, a ja zaraz po ich występie cały uradowany wszedłem i powiedziałem, że to wszystko było absolutnie częścią scenariusza, bo chciałem uchronić nas przed tym głupim gadaniem, że ktoś nas zrobił w konia, bo de facto to było ustalone. No i tam się pojawiły takie uwagi na temat tego, że w ogóle co to jest za dyskusja, dlaczego ja zabieram głos, że bronię telewizji reżimowej w imię nie wiem czego, chociaż przecież wiadomo, jakie mam poglądy. I tutaj dyskusja dla mnie przestaje być możliwa. Wiesz, z jakiego powodu? Czy w Polsce mamy reżim? No mamy czy nie mamy?
uważam, że zbliżamy się. Dobra, ale fakty, abstrahując no od tego, nie co... mamy. No nie mamy reżimu, żyjemy w demokratycznym kraju. Jak się komuś nie podoba ta władza, która jest teraz, to po prostu niech zapiernicza na te wybory i niech wybiera, a nie jak jeszcze parę lat temu, bo teraz jest już trochę lepiej, 51% szło, a 49% miało, przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć wprost, w kąpie, to żeby pójść na wybory. Więc idź i załatwiaj tam przede wszystkim, albo protestuj, tak jak się to robi w demokratycznych krajach, ale gdy już się spierasz ze mną i zarzuty mi robisz, to się kurde trzymaj faktów. Nie ma reżimowej telewizji, bo nie ma reżimu. Jest w Polsce pewne zagadnienie, które polega na tym, że od wielu, wielu lat, i to nie chodzi o rząd PiS-u, to nie chodzi o rząd Platformy, to chodzi o kilka poprzednich rządów, w Polsce prawodawstwo skonstruowane jest tak, że partia rządząca może mieć wpływ szczególnie na pion informacyjny mediów publicznych. Czy ja bym wolał, żeby tak było? Nie, wolałbym, żeby każdy miał wpływ na to i żeby te media były absolutnie z każdej strony oglądając w opinii każdego obiektywne. Ale okej, okay, to jednak nie jest żadna reżimowa telewizja, koniec, kropka. To jest telewizja państwowa, a władza, która obecnie jest w Polsce i władza, która była wcześniej i jeszcze wcześniej, każda władza miała wpływ na państwowe media. I to by się mogło zmienić. A nie gadanie o jakichś rzeczach i używanie słów, które mnie z tej dyskusji katapultują. Więc ja, jeszcze raz wracając do meritum, bo to akurat taki świeży, emocjonalny przykład, chcę gadać o faktach. I jak prowadzę spór, to od tego zaczynam. A poza tym druga rzecz, która jest podstawowa, wyłączenie kwestii ad personam. Ja nie powiem ci, jak będziesz bredził jakieś historie. Ja zresztą z tobą też się w wielu sprawach nie zgadzam, jak choćby w sprawie związanej z COVID-em i pandemią. Natomiast jak będziesz opowiadał androny, które są w absolutnej sprzeczności do moich poglądów, to ja ci nie powiem, że ty jesteś głupi. Ja ci powiem, uważam, że to, co mówisz, jest niemądre. Ale nie będę cię dojeżdżał osobiście, bo to zamyka każdą dyskusję. I trzeci bardzo ważny element, który zabija spór, ludzie, to my też jesteśmy w tym bardzo dobrzy, w tym naszym pięknym kraju nad Wisłą, ludzie zaczynają sobie gardzić i pokazują sobie pogardę. W każdej dyskusji, w każdym sporze, choćby szczypta pogardy, jakikolwiek jej element, jakikolwiek faktor pogardy zabija tę dyskusję, bo pogarda to jest takie uczucie, które niszczy każdy dialog. Czyli to są te trzy rzeczy, o które ja staram się dbać, nawet kiedy toczę zażarte spory. Żeby nikim nie gardzić, żeby rozmawiać o faktach i tylko o faktach i na tym się koncentrować i żeby nie dojeżdżać nikogo ad personam. Mhm. Czyli a co gdy fakty nie są znane, tak? Są tematy, w których... No na przykład wojna to jest taki temat, gdzie wiele rzeczy się dzieje, ale nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę, no bo nas tam nie ma. Oczywiście no tu pomijając już może ruskich troli i tak dalej. No tak. Ale no są takie rzeczy, gdzie czy w polityce też, gdzie z każdej strony można spojrzeć na problem w taki sposób, że wydaje się, że właśnie to tak jest. A potem przeciwnicy patrzą zupełnie inaczej i też by można pomyśleć, że to tak jest. No tak. Ale czy to nie jest wspaniałe? Na tym polega demokracja, żeby móc dać się przekonać do poglądów tych, którym się wierzy najbardziej. Niech oni zakasają rękawy i robią tak, żebym ja im wierzył. Gdzie się wszyscy ścierają w tych poglądach. Najbardziej demokratyczne kraje to kraje, w których ta demokratyczna, intensywna debata naprawdę istnieje. Mhm. No a jeżeli zdarzy się taka sytuacja, może nieprzewidziana. Ja dam swój taki przykład. Byłem ostatnio w jednym miejscu, no i zupełnie się nie spodziewałem, że wyniknie taki temat właśnie wojenny. No i jak padły tylko dwa zdania, że w zasadzie Rosjanie się z Ukraińcami dogadali po to, żeby zabić jak najwięcej ludzi. No i w zasadzie to tak naprawdę to chodzi o tą denazyfikację. No i to był ten moment, kiedy ja, bardzo spokojny człowiek na co dzień, jednak powiedziałem coś, czego mogłem nie mówić w tamtym momencie. Może nie będę, no nie było przekleństw wprawdzie, no ale na pewno wyczerpuje to znamiona gardzenia rozmówcą zdecydowanie, także no nie było to profesjonalne, ale też się w ogóle nie spodziewałem, że no to było z innej okazji, że tak powiem, spotkanie, także zupełnie niespodziewanie, więc czy jest jakaś technika na to, że dobra, zdarza się jakiś strzał taki, że o dobra, pierwsza myśl, co on gada, co za normalnie debil, no ewidentnie. I żeby jednak nie pójść za tym, tylko calm down. No więc pierwsza sprawa to jest to, co już powiedziałem. Ja bym powiedział, to, co pan mówi, jest nie tylko niemądre, ale to jest też szkodliwe. Niesprawiedliwe i szkodliwe. Ja to widzę kompletnie inaczej i się z panem nie zgadzam. O.
I teraz albo ma swoje racje, które są podpompowane emocjami i będzie pluł tymi emocjami na lewo i prawo i nie ma żadnego dialogu, bo on cię nie chce słuchać. Albo zaintrygowany, bo na przykład padł ofiarą analitycznie zaszczepianych do głowy teorii spiskowych, będzie ciekaw twojej opinii, po to, żeby ją obalić. No to wtedy mu możesz przedstawić swój pogląd, jaki masz na sprawę. A jeżeli uznasz, że właśnie toczysz bój z debilem, to po prostu wrzucasz wsteczny i do widzenia się z państwem. Szkoda życia na takich. Okej. No to dobra, fajnie. To jesteśmy do przodu, to idziemy dalej do przodu. Teraz spotykamy się z większą ilością ludzi i przechodzimy do tuńczyka. O co chodzi z tym, że występujesz z tuńczykiem? Mam opowiedzieć, bo mi jest bardzo miło, że ty wiesz, ale chętnie wprowadzę. Ja uważam, że tremę, którą człowiek tak intensywnie odczuwa w takich trudnych sytuacjach, ją należy postrzegać jako obce ciało. Jakiś obcy, astralny byt, który drzemie w tobie i który wymaga uspokojenia. A w ogóle nie wiem, poczekajcie chłopaki, coś wam chciałem pokazać. A nie, już nie ma. Otóż tutaj w jednym z okien, w tym żółtym budynku, gdzie na dole są masaże i łaźnia, przez bardzo długi czas, nie wiem, 2-3 lata, w jednym z okien stał nagi, żeński manekin, który tak patrzył romantycznie w dal i był w makijażu i peruce. Wyobrażasz sobie? To było tak zabawne. Dużo wypadków w końcu. Zawsze mu machałem niemalże. A wracając do tuńczyka, trema to nie jestem ja. Ja chcę świadomie postrzegać tremę jako obce ciało, które gdzieś tam duchowe, gdzieś jest we mnie i mnie denerwuje i ono wymaga nie zdławienia, nie walczenia z nią, tylko ono wymaga zatroskania się o nią. Bo jeżeli to ona się boi, a nie ja się boję, to ja nagle będę tym, który za nią odpowiada, tym, który się o nią zatroszczy. I stąd moja trema to tuńczyk, bo ja uważam też, że trzeba, tremę trzeba nazywać. Więc żeby było śmiesznie, to ja tego mojego małego trola, który tam próbuje mnie straszyć, właśnie nazwałem tuńczyk i mówię do niego, jak odczuwam tremę, tuńczyk, nie bój się, jestem z tobą, dasz radę, chłopie, wszystko będzie dobrze. No i taki mały mentalny fiflak pomaga mi ją zniwelować. Dlatego czasem na szkoleniach, gdy o tym rozmawiamy, mówię do ludzi, weźcie sobie, znajdźcie taką nie tylko śmieszną nazwę dla waszej tremy, ale taką też słodką, taką miłą, taką, że aż się do serca chce przytulić. To wtedy zrozumiecie tego małego, wystraszonego gnoma i będziecie wiedzieli, że go trzeba przygarnąć, a nie opierniczać, że was denerwuje. A czy to z czasem mija, czy to po prostu trzeba przetrenować i przy tysięcznym wystąpieniu już nie będzie? Bo w wielu wywiadach różne osoby występujące publicznie mówią, że to w zasadzie zawsze z nimi pozostaje. Nie chodzi o to, że wielcy aktorzy mówią, że pierwszy dzień bez tremy będzie ostatnim dniem na scenie. To już chodzi o to, że trzeba zrozumieć, jak trema jest potrzebna. Przecież to jest pewnego rodzaju instynkt pierwotny, który nastawia cię na to, żebyś nie przepadł z kretesem w trudnej sytuacji. Tylko ludzie się boją tych odczuć, z którymi łączy się tremę, zamiast zobaczyć, ile w tym jest plusów, ile benefitów. Durny przykład z rękami. Czasem ludzie mają mokre ręce, jak mają tremę, bo się boją, nie? Z nerwów. Po co te ręce są mokre? Pierwotnie po to, żeby ci z nich maczuga się nie wyśliznęła, jak ją trzymasz. Jak masz suche ręce, to ci może wylecieć. Jak masz lekko wilgotne, to będziesz mocniej trzymał, jak się będziesz tłukł z jakimś zwierzęciem. No więc po co jest ci ta adrenalina? Przecież dzięki niej więcej widzisz, więcej słyszysz, powolnienie ci się wyostrza. A to wszystko ma ci zapewnić bezpieczeństwo, nie? No więc popatrz na te odczucia w ten sposób, a nie denerwuj się, że ci lekko drżą mięśnie. No to jak drżą mięśnie, to weź, idź do łazienki, zamknij za sobą drzwi i zrób 10 skłonów albo zrób kilka pajacyków. To ci się to po mięśniach rozejdzie, a ty będziesz gotowy do tego, żeby walczyć. Prosta rzecz. Trema pomaga przetrwać. I tutaj jest jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie. Mianowicie chodzi o to, w ogóle ty, nie za dużo gadam? Nie. Dobra, żebym tutaj cię, wiesz, nie zaczopował jakąś wiedzą, która jest, jestem świeżo po treningu w Niemczech. Prowadziłem grupę ludzi, którzy reprezentowali takiego wielkiego producenta słodyczy. To jest genialna robota, jak musisz robić prezentację. No masz cały czas miłe przedmioty do pokazania. Jak nie pudełka, to same ciastka, jak nie słodycze, to koncept ich sprzedaży. No rewelacja. Ale wracając do rzeczy. Ludzie, są nawet takie badania często, na słynnego komika Jerry'ego Seinfelda się niektórzy powołują. Badania, które świadczą, że dla wielu ludzi zaraz po obawie przed śmiercią pojawia się w ich duszach i sercach obawa przed wystąpieniem publicznym i dla wielu ludzi jest to najstraszniejsza rzecz. Ludzie to kojarzą z zagrożeniem życia niemalże.
i tak to postrzegają. I ta ich trema zaczyna też być ku temu odpowiednia. A tu chodzi o to, żeby z egzystencjalnego lęku o przetrwanie to uczucie zamienić na sportową złość i rywalizację. I wiesz, jak to się robi? To się robi przy pomocy słów. Czyli jak masz tremę, czujesz, że jesteś ewidentnie zdenerwowany, to musisz sobie powiedzieć, nie jestem zdenerwowany, tylko musisz sobie powiedzieć, jestem pobudzony. Jestem pobudzony, moje ciało mi sprzyja, szykuje się coś ważnego, co będzie wymagało ode mnie dużego nakładu energetycznego, dużego nakładu intelektualnego. Moje ciało mnie do tego przygotowuje, dlatego jestem pobudzony, a nie zdenerwowany. I w zasadzie nie jest to czcze gadanie, no bo w zasadzie jest to reinterpretacja czegoś, co w zasadzie jest też faktem. No bo to jest fakt. No przecież nie idziesz, żeby cię ktoś zabił, ani ty nikogo nie będziesz zabijał, tylko być może niesiesz fajną wiedzę, która zmieni na lepsze życie ludzi. Weź o tym pomyśl w ten sposób. Super. No to teraz z tymi wystąpieniami wiąże się, zwłaszcza jak się to robi często, wiąże się jakby... No, to powiązanie tych dwóch sfer, czyli tutaj wystąpienie kontra życie, normalne życie, tak? Czyli, że jest dzień lepszy, jest dzień gorszy. I pytanie brzmi, skąd mieć energię zawsze, albo tak zawsze robić, żeby wyglądało, że się ma energię? Nawet jak jest ten dzień, kiedy się wstało lewą nogą, spało się 4 godziny, albo tak jak ty, miałeś dzisiaj ciężki, szybki trening i tak dalej, i się tam poskręcałeś aż z wrażenia, ale jednak wchodzisz z pełną energią, działasz, czasem brzuch boli, ale ludzie o tym nie wiedzą. Jeżeli jesteś zdrowy, jeżeli prowadzisz się w miarę dobrze, to na pół godziny, nawet kiedy jesteś po ciężkiej nocy i ciężkim dniu, na pół godziny wykrzeszesz z siebie energię po to, żeby być najlepszą wersją siebie. To po pierwsze. No, można się spiąć i można dać z siebie wszystko, bo przecież to nie jest maraton wystąpień, to jest zawsze jakaś prezentacja, jakieś wyjście przed szefów, zarząd, kolegów, diabli wiedzą co. I tu się można do tego zmusić i wydobyć tę energię. Natomiast druga ważna rzecz jest jeszcze to, żeby wiedzieć, mieć świadomość najlepszej wersji siebie. To znaczy, żeby nie udawać w czasie, gdy się wkręcasz na ten wyższy poziom energii, kogoś, kim nie jesteś, umownym Supermanem, Clarkiem Kentem, albo nie wiem, jeszcze Ironmanem, tylko być najlepszą wersją siebie. Jak się szuka najlepszej wersji siebie? Bardzo proste. Trzeba się zastanowić porządnie nad momentami, w których nie dość, że się świetnie czułeś, byłeś w rewelacyjnej formie i znalazłeś się w sytuacji, w której ludzie cię słuchali z otwartymi ustami. No taki miałeś flow, tak ci szło, tak dobrze ci się gadało. Oni, ja zawsze mówię, pili słowa z twoich ust, a ty płynąłeś. I to był ten moment wielkiej radości, dobrej formy, dobrego nastawienia, który jednocześnie był dowodem na to, że potrafisz taki być, że jesteś w tym autentyczny i że to jest twoje. I trzeba sobie ten stan umysłu i emocji gdzieś zapamiętać w głowie i w momencie, gdy tych dobrych bodźców, bo jest trema za duża, bo audytorium jest niewiadome, nie wiem, brakuje, uruchomić to wspomnienie. I właśnie wtedy wchodzisz na tą wyższą energię, bo spinasz dupsko i po prostu jedziesz, a do tego jeszcze starasz się być sobą z tamtej wersji. I jest autentycznie. Bo wiesz, udawactwo jest najgorsze w takich momentach. No to czy w takim razie każdy może, bo bardzo wiele osób pewnie, które nas ogląda, mają taką wewnętrzną wymówkę, w którą święcie wierzą, że no ale no dobra, bo gość ma energię, z ekstrawertykiem, tam power i tak dalej. Nie tylko jest wyszkolony, ale on coś ma. A ja nie mam nic, ja nie umiem przekonać jednej osoby do niczego, żona mnie bije i w ogóle nie mam takiej charyzmy, werwy, energii, jestem flegmatykiem, introwertycznym i tak dalej. Czy ja też mogę? Chyba nie mogę. Tak sobie myśli nasz tu potencjalny widz. No więc to powiem temu potencjalnemu widzowi, mam nadzieję, że takich jest garstka, bo przecież robisz tutaj robotę, która ma sprawiać, że ludzie się inspirują i mają lepsze życie. Natomiast jeśli ma ktoś z czymś takim problem, to powinien pamiętać o jednym. Nie chodzi o to, żeby być dobrym mówcą. Chodzi o to, żeby być mówcą skutecznym. I żeby znaleźć w sobie takie umiejętności, które cię tym skutecznym mówcą uczynią. Są ludzie tacy jak Adam Michnik. Czy Adam Michnik ma warsztat mówcy? Chłop się jąka, ale jest wielkim człowiekiem z gigantycznym dorobkiem, również dziennikarskim, jest myślicielem, jest osobą sprawczą. Jak mówi, ma pewien określony sposób mówienia i formułowania myśli, który sprawia, że mimo tej wady, która utrudnia mu werbalizację myśli, to i tak jest ciekawy.
bo mówi krótszymi zdaniami, bo mówi zdaniami w punkt, ponieważ używa tylko potrzebnych słów i takich ludzi jest dużo. Jeżeli ktoś nie potrafi i ma problem z asertywnością przeciwstawić się, to może trzeba się zastanowić nad tym, jakich technik używać albo nie używać, żeby ta asertywność się pojawiła. Jeżeli nie potrafisz zwerbalizować, gdy ktoś na ciebie krzyczy i dojeżdża cię i używa brzydkich słów albo coś ci wmawia, to możesz zrobić hipnoza. Nie hipnoza, tylko po prostu stop, stary, stop. Nie umiem ci tego powiedzieć, ale podniosę rękę i powiem stop. Na zasadzie przestań mówić. Weź opuść tę rękę. Weź przestań mówić. I zaczynamy. Albo powiedz stop, nie zgadzam się z tobą. Wiesz, są w komunikacji niewerbalnej gesty otwarte i gesty zamknięte. Wiesz, jaki to jest gest otwarty? Nie? To jest taki gest, który ma określone zasady. Ja się zawsze pytam, czy to jest gest otwarty? I to jest gest otwarty. Wiesz dlaczego? Bo w gestach otwartych chodzi o to, żeby pokazać spód dłoni. Wtedy to wzmaga po pierwsze zaufanie do tego, kto tych gestów używa, a po drugie to powoduje, że ta otwartość łączona jest w niektórych momentach z odwagą. O. No i wiesz, odpowiadając, uzupełniając tą moją przydługą wypowiedź, chodzi o to, żeby być skutecznym, a nie dobrym mówcą. Chodzi o to, żeby poszukać narzędzi, które będą tobie bliskie i z tobą tożsame, a jednocześnie ci tę skuteczność zapewnią. W życiu bym nie wyszedł na scenę i ludziom, tam mam powiedzmy 1000 osób wśród widowni, i nie wmawiałbym im kocopałów, że każdy musi być taki jak ja. Że każdy w danym momencie musi być tak samo energetyczny. Nie. Ja będę im mówił, poszukajcie swojej energii, swojego źródła, swojej autentyczności. I to się sprawdza, bo czasami wychodzi ktoś, kto mówi ściszonym głosem, kto mówi niemal pod nosem, ale za to używa tak pięknych słów, tak trafnie nazywa rzeczy po imieniu, nie robi żadnych zbędnych że wszyscy mają po pierwsze setny ubaw z tego, jak on mówi, a po drugie i najważniejsze, czerpią z tego, o czym mówi. No, tak to działa. To mi przypomina Ilona Muska, który występuje w bardzo specyficzny sposób. I no myślę, że wysłałbym go na twoje szkolenie pewnie. Ale jednak przez tą całą aurę i otoczkę, co zbudował, no to też ma swój urok. I to jest coś, co się pamięta. Jezu, co zbudował i co teraz czasem mam wrażenie jakoś tak dziwnie rozmienia na jakieś drobne. A może to jest jakaś kryzys ukryta wieku średniego, może nie. Nie wiem, to już za późno na to. On jest w moim wieku, więc kryzys wieku średniego to tak z dekadę temu spokojnie powinien tam mieć swoją fazę rozkwitu. Teraz to już bardziej Matuzalem taki, bo już tyle zrobił. Zobaczymy. A co my, Polacy, jeszcze robimy źle, jeśli chodzi, no bo lubimy się skupiać na tym, co nie działa, ale tak w ogóle, ale tu robimy to produktywnie, czyli po to, żeby znaleźć rozwiązanie. Co jeszcze robimy źle w komunikacji, poza tym, że oczywiście mamy zbyt arbitralne sądy, że jest tak, jak ja uważam, jest, no i oczywiście, że gardzimy tymi, którzy uważają inaczej, którzy wręcz odważają się myśleć inaczej, tak bym powiedział. Co jeszcze zawalamy? Tak na co dzień, już może nie podczas wystąpienia publicznego dużego, tylko w normalnej rozmowie, w korporacji ludzie się spotykają, rozmawiają. Co tam się często zawala? Co można by zrobić inaczej? My żyjemy w przekonaniu, bardzo często to widzę, rozmawiając z różnymi ludźmi, że każdy nawzajem czyha na siebie, żeby mu świnie podłożyć i żeby zrobić biznes jego kosztem. I gdzieś z tyłu głowy nam to towarzyszy jako przekonanie. Mam wrażenie dużo bardziej niż ludziom odtąd w zachodnią stronę. Bo jak mówię, od czasu do czasu szkolę też za granicą i spotykam się z różnymi zespołami, często międzynarodowymi, i odnoszę wrażenie, że ci ludzie nie mają tego takiego obwodu zabezpieczającego na brak zaufania, włączonego tak intensywnie, jak to się dzieje u nas. I to jest rzecz pierwsza. A rzecz druga, czekaj, żeby tutaj nie nawymyślać, to większe zaufanie to jest na pewno to, a druga sprawa, jak to kiedyś ktoś powiedział, kto wiele lat spędził w Polsce, a później przez jeszcze więcej lat mieszkał na Zachodzie, że im dalej na wschód, tym łatwiej ludzie lojalność rozumieją jako włażenie do tyłka. I to jest też, uważam, nie w porządku. I to wiesz, to na bardzo różnych wielu płaszczyznach. Mi w życiu chodzi o to, żeby być użytecznym, skutecznym, ale i żeby było miło. No co ci mam poradzić? Lubię, żeby było miło.
A my często to, żeby było miło, mamy w pogardzie, bo ma być po mojemu. Mhm. No i tak. Ale to się też zmienia, to muszę przyznać, to się zmienia. Niech żyją biura podróży, niech żyją prace za granicą, niech żyje ten multikulturalny kontakt, bo on robi dobrą robotę. Ja raczej nie jestem człowiekiem, który opowiada jakieś kontrowersyjne tezy. Ja raczej opowiadam się za pełną normalnością. Tylko jesteśmy tak spolaryzowanym krajem, że później zaczyna się krytyka, która bazuje bardziej na tym, nie co ja mówię, tylko gdzie ja pracuję. I jak wiadomo, telewizja publiczna ma swoich admiratorów, ale i krytyków. I zaraz pojawiają się takie głosy, na przykład, że ja to kocham najbardziej. Że swoją pracą legitymizuje coś, co temu krytykowi się nie podoba. No powiem ci, że to jest też taka jakaś nasza tendencja do wyolbrzymiania rzeczy, do nadawania im jakichś przesadnych znaczeń. Bo uważam, że jeżeli prowadzę program The Voice of Poland, który jest rozrywkową audycją, bo ja robię w rozrywce, koniec, to ja naprawdę niczego nie legitymizuję poza tym programem. I gdy ktoś tak gada, patrz, ja w ogóle ci opowiadam historię niepytany o nią. A bardzo dobrze. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że pytałeś o te komunikacyjne przywary różne, jak to u nas ludzie mają optykę na różne sprawy powłączaną, dziwaczną. No więc jeżeli prowadzę taki voice, to jedna rzecz, którą ja legitymizuję, to jest The Voice. To są talenty tych ludzi, to jest sam program. A już na pewno nie żadna władza, żaden serwis informacyjny i żadna propaganda. Mało tego, wkurza mnie to jeszcze z innego powodu i to jest najważniejszy powód. Mianowicie, gdy ktoś tak mówi, to jest uwłaczające. Nie dla mnie, ale dla intelektu tych ludzi, którym zarzuca się, że są indoktrynowani przeze mnie i namawiani do, nie wiem, oglądania i wysłuchiwania linii politycznej, która być może im nie odpowiada. Chodzi po prostu o to, że ludzie mają swoją inteligencję. Jak ktoś, i ja znam naprawdę bardzo wiele osób, które na obecnych rządzących nie zostawią suchej nitki, ale z dziką przyjemnością oglądają i nigdy nie opuszczą każdy odcinek tam jak miłość. I możesz mi wytłumaczyć tutaj tą korelację? Więc wiesz, no, chodzi mi o to, żeby się szanować, żeby szanować inteligencję ludzi, którzy mają swój rozum, którzy wiedzą, co jest dla nich dobre, a co nie, a nie ja jestem lepszy i ja będę opowiadał o tych innych, którzy poprzez The Voice of Poland Tomka Kamela są manipulowani i namawiani do poglądów, które nie są dla nich dobre. A idź pan w cholerę, no. No myślę, ale może tak być, że na przykład taki The Voice Senior może nakłaniać ludzi do przekonania, że osoby w starszym wieku też mogą. Ale jest to ideologia, jest. No jest, ale taka ideologia to ja zapraszam. Ale do takiej ideologii to ja zapraszam. Ja zapraszam do tego, żeby być przekonanym, że talent warto rozwijać. Zapraszam do ideologii szanowania się nawzajem i do zdrowej rywalizacji. Ale niech mi nikt nie wciska kitu, że ja tutaj legitymizuję jakieś sprawy, z którymi ja nie mam nic do czynienia. I tak jest po prostu. To jest uwłaczające inteligencji widzów. Teraz się zacząłem zastanawiać w tak zwanym międzyczasie, co my tu legitymizujemy, działając na YouTubie, które należy do Google, a Google na pewno wiele za uszami również ma. No widzisz. Także ja myślę, że w komentarzach. Ja myślę, że warto się skupić, i to mówię wszystkim absolutnie, warto się skupić na wartościach, które się niesie bezpośrednio, które się ma do dyspozycji, które pozwalają ci świadczyć lepszym na twoim własnym podwórku. Zawsze mi przychodzi taki przykład do głowy. Nowojorczycy mają takie nastawienie. Nawala jakiś huragan, jakieś tornado, pozrywało z dachy, z domów, pouszkadzało ulice, jest jakiś kataklizm, nie wiadomo, no wszystko tam świszczy i hula. Wiesz, i to ustaje i się kończy, i miasto jest zniszczone. Wiesz, co ci ludzie robią? Oni się natychmiast biorą do roboty i próbują zmieniać świat wokół siebie. Naprawić klimatyzator, naprawić drzwi, pomóc sąsiadce. Zająć się tymi najważniejszymi sprawami wokół siebie, bo oni wiedzą, że w ten sposób przyczyniają się do tego, żeby władze miasta, żeby rząd ktokolwiek zrobił z tym odpowiedni porządek. Czy ja nie będę narzekał, że mi teraz rząd z tym czy z tamtym nie pomógł, pogotowie jeździ za wolno, że jakieś tam służby nie przyjechały? Okej, ja mogę to powiedzieć, ale jednocześnie będę pamiętał, żeby sprawy, na które mam bezpośredni wpływ, załatwić od A do Z. I to w tym chyba pomaga twoje pozytywne podejście i to chyba wtedy w ogóle jest łatwiej tak naprawdę, więc też chciałem do tego dojść,
skąd to się bierze, jak to podtrzymać, jak w to wierzyć, że życie jest piękne, no bo jak się czyta newsy, to zawsze życie jest straszne, obojętnie w jakim kraju się te newsy czyta. Z drugiej strony, jak się tak przejdzie ulicą, no to tu za dużo zagrożeń jednak nie ma, nikt nas zabić nie chce, udusić. Dziękuję bardzo. Ta obiektywna rzeczywistość wygląda na całkiem przyzwoitą, ale jednak mówi się, że depresji coraz więcej, pesymistów coraz więcej, wizje na przyszłość też czarne, w sumie od zawsze. Jak w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie zachować trzeźwą głowę i radosny umysł? No to ty też często o takich rzeczach mówisz, prawda? I to jest, i parę razy już słyszałem rozmowy na ten temat i uważam, że im nas jest więcej, którzy o tym będą mówić, tym lepiej, bo racjonalne podejście, które się jakoś w moim życiu jako reguła przewija, polega na tym, żeby mieć własne zdanie, ale własne zdanie wynikające z takich empirycznych doświadczeń, typu proszę bardzo, nie jesteśmy gdzieś w Chersoniu, jesteśmy w Warszawie, tu nikt do nas nie strzela, tu jest dobrze, co nie znaczy, że mam o tej tragedii, która tam się dzieje, zapomnieć, ale jednocześnie być wdzięcznym za to, co spotyka mnie tu i jak mogę tu żyć. I to jest to racjonalne podejście. Jeszcze sobie przypominam różne okładki, różnych periodyków, różne krzyczące artykuły, w jakiej to my jesteśmy dramatycznej sytuacji jako kraj ze względów społecznych, obyczajowych, politycznych. No i co? I jedziemy w jakimś Bentleyu. Gdybyś w tym kraju nie mógł zarabiać pieniędzy na tego Bentleya, to byś go nie miał. A jednak cały czas możemy i funkcjonujemy. I ja jestem po prostu człowiekiem, który lubi popatrzeć na to, jednocześnie nie zapominając o tym, co mu się nie podoba, ale też nie nadając temu zbyt przesadnego znaczenia. A jeżeli te negatywne rzeczy dotyczą ciebie, od hejtu po wręcz bezczelne pomówienia, bo tak. I takie ci się zdarzały zdarzało ci się przyjmować nieraz. No to jak? Na przykład nie czytasz komentarzy na przykład, żeby się nie denerwować? Czy jakieś 11 lat temu skończyłem czytanie komentarzy. Chyba wtedy to był moja ostatnia wizyta na jednym z tych takich wtedy bardzo zajadłych portali plotkarskich, bo wiesz, wmawiałem sobie, że ja będę je czytał, będę kontrolował, prawda, i dzięki temu będę mógł interweniować. Ja złapałem się na tym, że ja się źle czuję, fizycznie się źle czuję i coś mam w jakąś depresję wpędzać czytając to i no i przestałem. Poza tym zobacz, masz, dajmy na to 260 tysięcy wyświetleń, odpowiednią ilość komentarzy, niech to będzie 2000 komentarzy, prawda? I z tego jest jakiś tam, jakaś jest cząstka hejtu. Popatrz, jaki to jest niski promil. A jeszcze teraz, jak sobie pomyślisz, że są ludzie, którzy hejtują dla sportu, ta grupa ci też odpada. Później tacy, którzy są sfrustrowani i w ten sposób po prostu jest im lepiej, jeśli kogoś dojadą, to znowu ci jakaś grupa odpada. I nagle ta grupka zaangażowanych w ten taki twój metodyczny, organiczny hejt staje się naprawdę garstką. A jak wiadomo, wielcy ludzie zawsze to mówią, jak chcesz być skuteczny, to nie możesz iść na kompromisy za bardzo, bo jak idziesz na kompromisy, to przestajesz być skuteczny, no i nic nie zrobisz. Więc trzeba się liczyć. Chcesz mieć dobry program, chcesz mieć jasne poglądy, chcesz przedstawiać ludziom swoją i namawiać im do swojej wizji świata. Licz się z tym, że zawsze ktoś się znajdzie, kto będzie niezadowolony. To jeszcze chciałem cię zapytać o to, bo mówiliśmy i o tych arbitralnych poglądach, i o mocnych przekonaniach, o hejcie. Tylko ja tu widzę jeden problem, że to się często opłaca, że bardzo często nawet dziennikarze tacy, którzy są tacy bardziej bezczelni, którzy tak próbują zajść kogoś bardziej, są bardziej poczytni, oglądalni niż tacy, którzy właśnie tak na trzeźwo przedstawiają wszystko jak jest, pokazują jedną stronę, drugą stronę. To się wydaje ludziom takie miałkie. Ktoś powinien przyjść i po prostu, no jak Korwin, powiedzieć co myśli, nawet niech to będzie głupie, ale niech to będzie jednoznaczne, brutalne, niech kogoś obraża i wtedy na pewno będzie 5000 lajków pod tym. Tak. I to, jak ten człowiek długo się pojawia, jest dowodem, że to działa. A później przychodzi co do czego i szukasz rozsądnych opinii, żeby zdobyć sobie jakikolwiek pogląd na sprawę i szukasz tych, którzy są spokojni, wyważeni, ale rzeczowi i merytoryczni. Zawsze będą znajdowali się ci, którzy lubią sobie pokrzyczeć. Zawsze będą znajdowali się ci, którzy płoną ogniem nienawiści i później im się to na zdrowiu odbija. I zawsze znajdą się ci, którzy cynicznie będą wyszydzać, bo tak właśnie będą zarabiać pieniądze. I na naszej scenie medialnej i politycznej pewnie też tacy są.
Ja to zawsze lubię powoływać się na jedną konkretną osobę, która jest bardzo wyrazista w swoich poglądach, która wie dokładnie, czego chce, ale całe życie pilnuje, żeby nie stracić tej swojej naturalnej klasy. Takiej klasy, za którą czy jesteś po prawej, czy jesteś po lewej, to ją po prostu cenią. Czy lubisz telewizję taką, czy śmaką, czy lubisz panie, czy lubisz panów, ona jest zawsze okej. Okay. Grażyna Torbicka. To tak. No i co? I można nie być wielką gwiazdą przez lata, można nie mieć w sercu ludzi stałego miejsca, jednocześnie nie będąc bardzo kontrowersyjnym? Można. I ona jest tego przykładem. Ona jest wyrazista, określona, jest profesjonalistką w fachu, którym się zajmuje, jest ozdobą każdej gali, którą prowadzi. Ale nigdy po nikim jak jakaś idiotka nie jeździ. Bo ani to nie jest w jej, ani to nie jest w jej naturze, ani moim zdaniem to nie jest jakakolwiek część składowa jej takiego medialnego i w ogóle ludzkiego jestestwa. Ona ma klasę. I błyszczy tą klasą. I to jest taka klasa dostępna, bo każdy może z tego czerpać. To nas opłotkami przynosi do kolejnego naszego tematu, którym jest to, że twarz jest według ciebie częścią garderoby. Chciałbym, żebyś to rozwinął, bo to jest bardzo ciekawy wątek, zwłaszcza w Polsce, gdzie co do zasady tej gestykulacji, może nie gestykulacji, ale mimiki mamy dosyć mało, jesteśmy oszczędni w środkach często. No tak. A może szkoda? Pewnie, że szkoda, bo twarz jest absolutnie częścią garderoby. Twarz jest przede wszystkim też logo. Logo, które ma się później z nami dobrze kojarzyć. Ludzie potrzebują, jak wariaci, jak desperaci, potrzebują kontaktów z osobami pogodnymi. Nie tymi, którzy śmieją jak szaleni i są hura optymistami, ale którzy mają pogodne nastawienie. Jest tyle różnych, wiesz, choćby kolor nieba dzisiaj, tyle różnych bodźców mogących ten nastrój obniżyć. I gdy nagle zjawia się człowiek, który ma pogodny wyraz twarzy, ma w sobie magnetyczną siłę i robi dużo dobrego. Nie tylko to, że ja mu chętnie uwierzę i z nim zrobię biznes. Niż z jakimś smutasem. Ale zdecydowanie no, to też dobrze działa w tej takiej lub międzyludzkiej interferencji. Stąd uważam, że twarz jest jak wizytówka i że jednak dobrze zadbać, żeby to była wysokiej jakości wizytówka. A uśmiech jako taki i pogodny wyraz, który wysyła sygnał ze mną, jesteś bezpieczny. Ze mną możesz robić interesy, ze mną możesz rozmawiać. Ten uśmiech jest najprostszym sposobem na to, żeby, jak to kiedyś się mówiło, podpimpować lekko tę twarz. Tak, pamiętasz, taki był fajny program gdzieś chyba w MTV, Pimp My Ride, tam fury dokręcali. No jedziemy porządnym samochodem, to mogę to wspomnieć. No więc jak chcesz tak podkręcić ładnie jakość swojej twarzy, patrz, wizytówki, no to zacznij od tego, żeby mieć jej pogodny wyraz. To jest w ogóle jest taka świetna książka sprzed lat. Taka bardzo, bardzo szczera do bólu w swoich poglądach. Ona nosi tytuł Szczuropolacy. To jest kawał naprawdę dobrej literatury. Autor opisuje tam między innymi taką sytuację, gdzie on rodaków naszych rozpoznaje w Nowym Jorku na ulicach, znowu Nowy Jork, ponieważ cały ten swój nastrój, wszystkie te swoje obawy mają wyrysowane na twarzy, a to nikogo nie obchodzi. Więc jeżeli chcesz coś zrobić, to po prostu to wyłącz i włącz coś zupełnie innego. Nie udawaj, że jesteś szczęśliwy, kiedy szczęśliwy nie jesteś, ale nie patuj tym na lewo i prawo, wszędzie tam, gdzie to kompletnie ci do niczego nie będzie potrzebne. No to teraz, jak chcemy zadbać nie tylko o swoją twarz, ale ogólnie o siebie, to ja przytoczę taką historię, że nie wiem, może to było 10 lat temu, kiedy byłem na szkoleniu pewnej wrocławskiej firmy kosmetycznej i ty tam miałeś swoje wystąpienie. Aha. Mówiłeś o tym, jak o swoim wyzwaniu z podciąganiem się po to, żeby lepiej o siebie zadbać. Tak. I wiesz, co jest wkurzające, że ty wtedy tak samo wyglądasz jak dziś. To jest wielki komplement, dziękuję ci. Ja mam inne zdanie, ale jeżeli ty tak mówisz, to super. Więc pytanie, bo widzę, że to klub prezenterów się tutaj zebrał, tak Krzysztof, i byś zaczął Ty to samo, także widzę, że Benjaminy Batony atakują. Tak, o Jezu, tak, szeroką ławą. Więc czy jest na to jakaś strategia, która, jak rozumiem, nie polega na, nie wiem, wstrzykiwaniu sobie czegoś, czy jakichś szeroko zakrojonych operacjach, tylko z czym to się wiąże? I fajnie by było, jeżeli oczywiście taka jest prawda, żeby ominąć tutaj kwestie genetyczne, bo nasi widzowie niestety nic ze swoimi genami już nie zrobią za bardzo, ale może jest coś jeszcze, co spowoduje, że będziemy młodnieć, a przynajmniej starzeć się powoli. Świadomość. Naprawdę.
świadomość. Zobacz, przecież i Krzysiek, i ja, i Marcin Prokop, czy nie wiem, ktokolwiek jeszcze z tych prezenterów byłby tutaj na tej liście wymieniony, ludzi, którzy znani są z tego, że to robią, my wszyscy mamy świadomość ciała z tego w sensie, jako, w sensie narzędzia pracy. Przecież to jest moje narzędzie pracy. Nie dość, że muszę czasami na jakiejś gali stać godzinę czy dwie wyprostowany i się odpowiednio prezentować, co też daje takie jak tancerzowi nawyki, żeby stać ładnie, to jednak ja chcę wykonywać ten zawód jak najdłużej. No i muszę o to ciało na tyle zadbać, rozsądnie zadbać, żeby ono mnie dowiozło. I myślę, że to jest ta konsekwencja. I do tego wszystkiego jeszcze jest jedna rzecz. Ja mam wielkie, no muszę powiedzieć o genach, mam wielkie genetyczne szczęście, które polega na tym, że ja nie jestem w stanie znieść alkoholu. Gdybym się tu dzisiaj napili, to myślę, że przy pierwszej szklaneczce whisky w połowie drogi ja już bym cierpiał. Wiesz, po prostu słabo to znoszę i to mi pewnie pomogło unikania go. Nigdy nie paliłem papierosów i to są te dwie rzeczy, plus narkotyki. No, mówmy otwarcie, przecież to są trzy super łatwo dostępne rzeczy, jak się człowiek zaweźmie. To są te trzy sprawy, które później zbierają żniwo. I przychodzi taki moment w życiu, gdzie przekroczysz pewien wiek i to ci się wszystko na tej twarzy zaczyna rysować. No chyba, że wcześniej trochę zadbasz o siebie i zainwestujesz w tą świadomość ciała i tego, po co ono jest, to się jakoś ten okres uda przedłużyć. No i podejrzewam, że również ten trening, o którym mówiłeś i wtedy, i dzisiaj, więc widzę, że konsekwentnie przez lata... No tak, żeby nie zgnuśnieć. Żaden kulturysta nigdy za mnie nie będzie, bo jestem wątły, ale raczej chcę być mobilny. No to teraz tak, bo siłą rzeczy to wszystko prowadzi do wysokiego poziomu energetycznego. Pytałem cię wcześniej, jak mieć energię na scenie, nawet kiedy się jej nie ma poza sceną. Natomiast pytanie teraz idące trochę dalej. Jeżeli się na tej scenie jest często i nieraz przez wiele godzin, to czy to się nieubłagalnie kończy tym, że jak człowiek wraca do domu, padnie, to go dwa dni nie ma, czy... Jest sposób na to, żeby ta... No bo tak jak mówiliśmy o tej tremie, że to jest jednak stan pobudzenia, duży, jest to koszty dla organizmu, więc organizm wydaje tę energię. Jak to zrobić, żeby nie wydał całej? Wydaje mi się, że... A tu już bym sen dorzucił do tej listy takich rzeczy, które są istotne. Trzeba spać, wtedy naprawdę jest dobrze. Trzeba sobie znaleźć choćby najprostszy sposób na to, żeby spać. Jak nie możesz zasnąć, bo masz jetlag, jak nie możesz zasnąć, bo masz jakieś ważne wydarzenie i to cię tam gdzieś muci, to weź, nie wiem, pomóż sobie jakąś melatoniną czy czymś, ale idź spać za wszelką cenę. Odbudowywanie takich energetycznych zasobów, które mogą być wyczerpane. Nie wiem, u mnie to polega na przykład na tym, że jak wrócę z jakiejś gali albo z jakiegoś szkolenia i czuję, że jestem taki zmiętolony totalnie, to właśnie nie pójdę spać, ani nie rzucę się na łóżko. I proszę bardzo, teraz jestem wylogowany przez dwa dni. Ja jeszcze sobie, słuchaj, zrobię spacer 1,5 kilometra, żeby to wszystko rozchodzić, żeby sobie to przemyśleć, żeby się wtedy fizycznie zmęczyć w taki inny sposób niż wcześniej, gdzie przede wszystkim było zmasowane psychiczne zmęczenie, a nie wielkie psychiczne, fizyczne, to teraz próbuję zachwiać tą proporcją, żeby to mi się wyrównało i dopiero wtedy idę spać. Więc takie jest to moje oszczędzanie energii, ale też bardzo mądrze i fajnie, że to wymieniłeś. Bardzo mądrze, ze wszechmiar rozsądnie jest zniknąć po takich dużych wysiłkach na kilka dni, jak jest szansa. Gdzieś się, wiesz, wylogować z systemu, żeby się od razu w kolejny nie pakować, bo się wypalisz za szybko. I teraz właśnie słucha mnie nauczyciel, który musi codziennie 8 godzin obębnić takich wystąpień publicznych przed często niełatwą młodzieżą. I myśli sobie, tak, to ja teraz zniknę, jak ja jutro znowu muszę przyjść i robić to samo. Zresztą w ogóle powiem ci, nie ma grupy zawodowej, z którą bym się mocniej identyfikował niż z nauczycielami, bo sam jestem z wykształcenia nauczycielem i uważam, że póki ci ludzie nie zaczną pracować w lepszych, bardziej godnych warunkach za jeszcze większe pieniądze, to my sobie możemy tylko gadać o tym, co trzeba zrobić, żeby w tym kraju było lepiej. Nauczyciele, służby medyczne, absolutnie to się musi zmienić, jak ja patrzę na to. Jakiś próbowałem być ratownikiem medycznym, nawet studia zacząłem, ale nie dałem rady z farmakologii. Jak ja patrzę, ile ci ludzie trudu poświęcają, żeby zdobyć to wykształcenie, ile muszą przejść, gdy już są w zawodzie, z czym się zetknąć, jak są traktowani przez niektórych pacjentów, się po prostu nie mieści w głowie i to za takie pieniądze, które są żałosne. Tak, to jest trochę przerażające. No ale ogląda nas na pewno jakiś nauczyciel i to nas z kolei naturalnie prowadzi do pytania, no dobra, co jak, bo jak jest widownia fajna, tak określmy to, taka, która przyszła, wie po co,
przyszli się bawić, dobrze spędzić czas i dostają to ze sceny, czy tam tak. obojętnie. Natomiast no, w szkole bywa różnie i w różnych innych kontekstach też bywa różnie. Na przykład no, mi się zdarzyło kiedyś parę różnych wystąpień prowadzić i najgorsze były te, które były dla firm. Potem już nawet zdecydowałem, że nie robię już dla firm, bo jednak jak przychodzili ludzie, którzy przychodzili tam, bo sami chcieli, bo kliknęli, bo zarezerwowali i przyszli, to było zawsze super praktycznie. No a jak było dla firmy, no to tak ktoś tam, pan menedżer postawił tych ludzi tam i siedźcie tu, no i różnie było, a na pewno nie można było tak szybko zacząć z prośnych żartów, bo nie wchodziły, niestety, jak się boleśnie nieraz przekonywałem. Więc wracając do nauczyciela, czy do każdej innej osoby, która występuje przed nie do końca skorą do słuchania publicznością, co zrobić w takiej sytuacji? Jak zaczynamy i wiemy, że takie wystąpienie przed nami, albo ktoś pracuje w korporacji, gdzie same sztywniaki są i wie, że trzeba będzie niedługo tam zrobić jakąś prezentację, coś im tam pokazać, wytłumaczyć, no i nie będzie to kaszka z mleczkiem. Są dwa powody, dla których ludzie słuchają zawsze. I pierwszy z tych powodów to jest odpowiedź na pytania, co ja z tego będę miał. A drugi to jest informacja, którą jako mówca przekazujesz i ona dotyczy poprawy jakości życia twoich słuchaczy. Jeżeli w pierwszych słowach swojego wystąpienia będziesz potrafił ich przekonać, że ty właśnie masz albo jedno, albo drugie, czyli albo im powiesz, co oni będą z tego mieli, że cię posłuchają, albo jak ich życie się zmieni na lepsze, to już ich masz. I to masz każdego niezainteresowanego. Zawsze ludzie będą na ten temat chętnie słuchać. Możesz wtedy skrzyknąć, skupić i dalej udowadniać, że to, co obiecałeś na początku, jest prawdą. Także żadne sprośne żarciki, mniej lub bardziej, żadne heheszki, tylko dokładnie ten konkret. Walisz informacją. Jeżeli mnie posłuchacie, to za pół godziny będzie tak, tak, tak i tak. I dostaniecie to, to, to i to. No nie wiem, teraz musiałbym wymyślić konkretny przykład. Albo mówisz im, że ich życie zmieni się na lepsze, bo i tutaj serwujesz im jasną obietnicę. Wtedy będą zawsze słuchać. A jeżeli występuje się często i zawsze widownia jest duża, chodzi mi o to, że na przykład jak są stand-uperzy i oni jeżdżą ze swoim programem, no to tak naprawdę Rafał Paczyś mi na przykład opowiadał, że uczy się tego programu na pamięć, testuje go. To jest hardkorowe, żeby zrobić żarty z pamięci tak, żeby dalej były śmieszne. To jest szok, niesamowita umiejętność. No ale jakby nie było, zamknięte sale, małe, jeździ tam po 50 miastach, no i jest okej, może ciągle gadać to samo. I dopiero jak to wyjdzie na YouTube'a za jakiś czas, to trzeba będzie wymyślić nowy program. Natomiast no, jeżeli ty wychodzisz na scenę tak naprawdę 10-milionową nieraz, czy 5-milionową, tak, powiedzmy, no to ty musisz za każdym razem z czymś innym wyskoczyć, bo jakbyś za każdym razem rzucał tę samą metaforą, taki sam żarcik i tak dalej, no to by nie przeszło. Więc pytanie, jak nie wyczerpać tej swojej kreatywności? Skąd brać dalsze pomysły, żeby to się nie stało nudne, odtwórcze, żeby to nie było odgrzewanym kotletem? Z ludzi. Już ci tu coś pokazuję. Poczekaj. Uwaga. Zobacz. To jest notatnik mój. Każdy w smartfonie ma coś takiego. I ja o tym mówię wszystkim i to nie jest żadna tajemnica, chętnie się tym dzielę. Zobacz, puenty genialne i dobre. Ostatnio ktoś mi napisał, na przypale albo wcale. Pewna autorka bardzo fajnego konta na Instagramie poświęconego muzyce jazzowej. Na przypale albo wcale. Jestem myślę tak, a kiedy ja wykorzystam to słowo? Nie wiem, to zdanie, ale zapisuję. Albo ktoś mi opowiada jakąś historię niesamowitą, która normalnie uleci ci gdzieś z pamięci, bo wcale nie jest niesamowita, tylko zwykłym, śmiesznym kawałkiem opowiastki, która gdzieś była w danym momencie adekwatna. To ja sobie to szybko zapisuję. Różne sytuacje, które przeżywam, opisuję je szybko i mam w tym notatniku. I jak nie wiem, co powiedzieć, nie znam grupy, nie znam publiczności, to sobie po prostu wchodzę do mojego notatnika, otwieram puenty genialne i dobre. Nie pytajcie mnie, dlaczego ja to tak nazwałem, ale to już jest chyba lata temu tak. I sobie tak skroluję i nagle patrzę, o, tu lubię tę opowieść, o, a może ta będzie adekwatna, a to mi się przyda. I już biorę i jadę. Czyli ciągłe szukanie z życia inspiracji. Patrz, ja mam robotę, która polega na tym, że ja się ciągle uczę. Jak pewien znany polski polityk. W sumie jadę na urlop, tam się dzieją rzeczy i mogę je zupełnie, wiesz, zlekceważyć, a mogę zapisać jakąś sobie notatkę z tego. To mi się później wszystko w życiu może przydać. Czyli prosta taktyka, która tak naprawdę zmienia bardzo wiele. No bo to jest technika, dużo takich technik dzisiaj nam tutaj podałeś i ktoś mógłby mieć zastrzeżenie. Czasem tak jest, jak ludzie się opierają temu, że istnieje na świecie coaching, że są szkolenia prowadzone i tak dalej, że jest takie
taka wątpliwość, że dobra, no ale jak my dodamy sobie tych technik, to my już nie będziemy sobą, bo my będziemy tymi chodzącymi technikami. Tak. Z czym ja się nie zgadzam, ale ja bym chciał usłyszeć, dlaczego ty się nie zgadzasz, bo strzelam, że również się nie zgadzasz. Że... Tak, nie zgadzam się z tym, bo czy Michał Anioł, kiedy został wybitnym artystą, to on nim był od zawsze? Nie. On nim został potem, jak zgłębiał tajemnice warsztatu. Jak uczył się mnóstwa różnych technik malarskich, rzeźbiarskich i wszystkich po kolei i pewnie sprawdzał, co dla niego jest dobre, a co nie, i na tej podstawie wykształcił swój własny styl. I dokładnie tutaj jest tak samo, żeby uczyć się i próbować i sprawdzać, co jest ze mną spójne, a co nie. I to, co jest spójne, to, co jest prawdziwe, implementować, zabierać dla siebie i używać. I na tym polega doświadczenie. A nie, że ja będę chodzącą z skarbnicą techniki, ciągle będę na każdą okazję odpowiednią stosował. Tylko dlaczego ona ma być dla mnie odpowiednia? Ona może być dla ciebie dobra. Ona musi być ze mną spójna. Ona musi ze mną rezonować i wypływać ze mnie. A jak coś jest złe, to out. Mhm. Na tym polega samo doskonalenie. Nie żeby absorbować wszystko bezkrytycznie, ale żeby zaabsorbować, sprawdzić, to jest moje. Tak, dobra, to zostawiam, może się przyda. Zaabsorbować, sprawdzić, czy moje. Nie, nie moje. Do widzenia. Nawet jeśli jest świetne, ale nie moje. To jest tak jak z biznesem. Zobacz, ja znam się na uczeniu ludzi sztuki komunikacji, na prowadzeniu programów telewizyjnych, ale się nie znam na biznesie. Ja nie jestem przedsiębiorcą. Prowadzę własną firmę szkoleniową, natomiast nie prowadzę firmy inwestycyjnej, nie prowadzę firmy, która produkuje, nie wiem, butelki PET, cokolwiek. Nie prowadzę ani nie zarządzam lub współzarządzam, ani nawet nie jestem właścicielem firmy technologicznej, bo się nie znam na biznesie, więc się od tego trzymam z daleka. Tak samo jak proponuję, żeby trzymać się od technik z daleka, które nie są twoje. Mhm. Świetnie. No to jeszcze tylko zmierzając do końca zapytam o ostatnią techniczną rzecz. Ręce. Ponieważ jak się jeszcze siedzi, to jakoś to tak naturalnie się tymi rękami macha, no ale jak ktoś jutro ma wystąpić przed ludźmi, choćby przed 4 osobami i będzie stał, to pojawia się problem. Co z tymi rękami zrobić? Wsadzić do kieszeni nie wypada, tak to może będą dziwnie wyglądać, gestykulować ktoś stwierdza, że nie umie, do jutra się nie nauczy, więc co on ma zrobić z tymi rękoma, żeby nie wyszło sztywnie, drewnianie i przedziwnie? To ma zrobić? I zawiesić taką tackę na wysokości paski, klamry paska do spodni. Tutaj, o. I tak sobie swobodnie trzymać. Będzie każde z was, które teraz tego słucha, pozwalasz, mogę sobie tak pogadać tak, trochę tak. Do twoich widzów i do ciebie. Każde z was, które tego teraz słucha, nie zna tej techniki, być może jak tak złoży ręce w ten sposób, w taką tackę, to będzie się czuło troszeczkę dyskomfortowo, wręcz głupio. Ale prawda jest taka, że jak staniecie przed lustrem i popatrzycie, jak to wygląda, to nagle okazuje się, że jest super neutralna poza, nie agresywno-polityczna jak jakiś tutaj koszyczek, nie zestresowana jak precelki tutaj przekrwione, tylko po prostu neutralna, zwykła poza, która pozwala te ręce zagospodarować w momentach, w których nie wiesz, co z nią zrobić. Co z nimi zrobić. A też fajna, dlatego że to jest tak zwana pozycja otwarta, czyli możesz wyjść do innych gestów, możesz je rozłożyć, te ręce, możesz coś nimi porysować, postrukturyzować, coś zaokrąglić, coś komuś wyłożyć, coś komuś ugruntować, uspokoić sytuację, ewentualnie podnieść kogoś na duchu, bo wszyscy jesteśmy świetni. Super. No i fajnie, bo widzę, że Angela Merkel próbowała się tak trochę zainspirować tą swoją wieżą, no to, ona tak przez lata ale z innego gestu je zrobiła. I Elon Musk też cały czas to robi. Cristiano Ronaldo też. Są nawet tacy analitycy, którzy twierdzą, że to jest proof of charisma. To ja teraz tutaj mówię, jak jest. I być może tak jest, ale większość ludzi to nie są Iloni ani Ronaldo i chcieliby być przyjaźnie odbierani, a nie tylko podziwiani z postumentu. I wtedy ja przychodzę i proponuję, ułóż sobie te ręce w ten sposób. Super. No to mam ostatnie pytanie, które jest charakterystyczne dla tego programu. Proszę. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia. Wiesz co? Moment, w którym otworzyły się w Polsce barbershopy, a szczególnie te, w których zaczęto zatrudniać ludzi z Bliskiego Wschodu, którzy kosztem tam 26 zł robili ci wyrywanie z nosa włosów woskiem.
Takiej odpowiedzi nie było jeszcze nigdy. Człowieku, uwielbiam. Co to? Niestety mężczyźni w Polsce i w wielu krajach dbają o siebie w różny, określony, specyficzny sposób. Czasami niektórym z tego nosa trochę za dużo wystaje i z uszu. I to jest cudowna usługa. Idziesz do tego człowieka, kładziesz się tam na tym fotelu. Oprócz tego, że jesteś jak trzeba ostrzyżony, to jeszcze on idealnie cię tutaj zadba i o twoją twarz, również w kontekście tych włosisków, co tam lubią wystawać, czy stąd, a operacja, jaka się wokół tego odbywa, to całe misterium, to jest w ogóle historia. Jak jeszcze nie przeżyłeś, to ci bardzo polecam. To mam trochę obawę, ale trzeba próbować nowych rzeczy. Więc... Tutaj, słuchaj, tutaj dwie ulice dalej jest taki House of Handsome, bardzo fajny barber, do którego chodzę i oni tam, słuchaj, robią takie rzeczy i to jest majstersztyk. Naprawdę. Typowy męski barber. Okej. Okay. No nie ukrywam, że takiej odpowiedzi się nie spodziewałem, ale tym lepiej. Super. No to ja mam w podzięce dwie rzeczy. Mhm. Książkę 48-godzinna doba, dlatego że twoja nieraz tyle trwa właśnie. To prawda. W związku z czym uznałem to za adekwatne. Gdybym wiedział, że sobie na to mogę pozwolić, to bym przyniósł swoją moc w gębie albo dogadajmy się, ale ja tam, wiesz... Nieproszony to nie wciskam, natomiast jeśli masz ochotę, to z przyjemnością będzie twoim prezentem z wpisanym ode mnie słowem lub dwoma. My nawet możemy pokazać, bo my tu mamy od naszego tutaj członka zespołu nieobecnego z nami dzisiaj prośbę, którą mam przekazać. To może już poza planem załatwimy, ale skoro mamy książkę, to możemy też ją pokazać. Jest, proszę bardzo. Nie jedyna jest to twoja książka. Po dzisiejszym programie, tak, dwie do przeczytania. Dziękuję. I oczywiście tablica pamiątkowa eksperta. To ja. Dziękuję ci bardzo. Przemiła rozmowa. Mam nadzieję, że się komuś przydaliśmy z tą wiedzą i wszystkim, którzy słuchali, powodzenia. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za konkretne rady. Dziękuję. Za dużo technicznych rzeczy, które każdy może wprowadzić, okraszone do tego pozytywną energią. Także ja i tobie, i naszym widzom życzę wszystkiego dobrego. Cześć.